Cześć, tu Ernest. W tym filmiku mam dla Was jeszcze jedną porcję newsów i wycieków. Na początku chciałbym Wam bardzo podziękować za 30 tysięcy subskrypcji, które wbiliśmy dzisiaj rano. Na pewno będzie specjal z tej okazji, ale nie w tym filmiku. Przejdźmy do newsów. W grze już pojawił się nowy pakiet startowy w nowej edycji. W zestawie, tak jak ostatnio, jest epicki skin, plecak i 600 fałdolców za taką samą cenę. I tak, każdy, kto kupił poprzedni starter pack, może kupić ten nowy. Co do nowego skina dla użytkowników PlayStation Plus, na ten moment, kiedy nagrywam ten filmik, jeszcze go nie ma, ale dzisiaj już powinien się pojawić, czyli 12 czerwca. A teraz wycieki. Fortnite Battle Royale X udostępni swoje znaleziska. Jedno z nich to informacja o nowym trybie o nazwie Score Royale. Z wykopanego opisu można wyczytać, że gracze zwiedzając mapę i zbierając łup będą nagradzani punktami. I ten, kto pierwszy przewyższy ustaloną poprzeczkę ilości punktów, wygrywa. Ten tryb ma być dostępny w solo, duo i składach. Kolejny tryb, o którym wzmiankę udało mu się znaleźć, to Final Fight, który w swojej nazwie w nawiasie zawiera 8 teams, czyli 8 drużyn. Wygląda na to, że ujrzymy alternatywę dotychczas nam znanych ustawek i będzie to rozgrywka dzieląca 100 graczy na 8 drużyn po 12 graczy każda. Poza tym, opcja dawania prezentów Fortnite została wzbogacona o kolejne informacje. Tak naprawdę nie ma znaczenia jakie, znaczenie ma to, że twórcy stale pracują nad tą funkcją i dodają różne linijki tekstu. Tym razem dodali m.in. różne powiadomienia o błędzie przesyłania prezentu. Ale najbardziej zaciekawiła mnie, przepraszamy, nie masz wystarczająco dużo waluty, aby podarować ten prezent. Wygląda na to, że za pomocą pewnej waluty będziemy mogli darować skiny, lotnie i tym podobne. Poza tym, w plikach Battle Royale już od dawna siedzi ikona P90, jednak według Skin Tracker na Twitterze we wczorajszej aktualizacji wprowadzono trójwymiarowy model tej broni i dodatkowo ikonę oraz model takiej oto snajperki. Nie znamy jeszcze szczegółów działania tych broni, ani czy kiedykolwiek wejdą do gry. I to tyle. Dziękuję za oglądanie i do usłyszenia.